Mieliśmy taśmę, na którym w zasadzie były słychać wyłącznie warkot samochodu. No, sąd domaga się, żeby coś, jakąś treść z tego spisać, żeby to było po prostu, żeby to był po prostu materiał merytorycznie ważny dla rozprawy. I no niestety, no, na początku wydawało się, że nic się nie da się z tym zrobić. Znajdujemy się w pracowni fonoskopii Wydziału Badań Dokumentów i Fonoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Fonoskopia jest stosunkowo młodą dziedziną nauk kryminalistycznych. W 1960 roku, kiedy to sąd uznał oficjalnie dowód z taśmy magnetofonowej jako dowód w sprawie, datuje się bardzo prężny rozwój tej dziedziny nauk kryminalistycznych. W skład badań fonoskopijnych wchodzą spisywanie treści nagrań intensywnie zakłóconych i zniekształconych, badania identyfikacyjne osób zarówno w obrębie materiału dowodowego, czyli mam tutaj na myśli przyporządkowanie poszczególnych wypowiedzi utrwalonych na danym nośniku, to jest tak zwana identyfikacja osób w obrębie dowodowego nagrania, czyli krótko mówiąc, ile osób brało udział w nagraniu, czy zostały zarejestrowane wypowiedzi mężczyzn, kobiet, ilu mężczyzn, ilu kobiet, czyli przyporządkowanie konkretnych wypowiedzi konkretnym rozmówcom. Z eksperymentami akustycznymi mamy do czynienia przy wszelkiego rodzaju najcięższych niestety przestępstwach typu morderstwa, pobicia, gwałty. Wtedy, gdy na przykład osoba twierdzi, iż słyszała głos danego sprawcy, my musimy wtedy zbadać, czy te wypowiedzi danej osoby są wypowiedziami obiektywnymi, to znaczy mam na myśli, czy mogła ona rzeczywiście zapamiętać i czy posiada zdolności zapamiętywania i rozróżniania głosu. Czyli wchodzi wtedy barwa, wysokość, ton i wtedy przeprowadza się takie eksperymenty akustyczne, mające właśnie na celu zbadanie predyspozycji słuchowych świadka zdarzenia. Badania takie wykonuje się każdorazowo i obligatoryjnie w badaniach fonoskopijnych, niezależnie od tego, czy zleca ją dana jednostka, czy też nie. Każdorazowo takie badania są przeprowadzone z uwagi na wymogi procesowe. Celem badań autentyczności jest stwierdzenie, czy dowodowe nagrania nie zostały poddane jakimkolwiek zabiegom technicznym, mającym na celu po pierwsze wyeliminowanie z nagrania określonych fragmentów zapisu, całych na przykład dłuższych fragmentów zapisu, bądź też określonych fragmentów wypowiedzi danych osób, jak też na przykład zmiana chronologii tychże wypowiedzi. Do problemu można podejść w dwojaki sposób. Można użyć dotychczas funkcjonujących narzędzi analogowych, to znaczy bardzo, bardzo precyzyjnego korektora analogowego, prawda, za pomocą którego można wydobyć taką czy inną cechę widma częstotliwości, bo trzeba wiedzieć, że prawda, sygnał akustyczny można rozumieć jako pewien obraz, w którym wyróżniamy dwa wymiary, to znaczy w osi X mamy czas, a na osi Y mamy częstotliwość w hercach, prawda, czyli od zera do wzwyż. No więc można by tutaj podzielić zakłócenia na dwie grupy. Są to zakłócenia stałe w czasie i zakłócenia zmienne w czasie. Takie dwie grupy zakłóceń. I jeśli mówimy o korektorze, mamy na myśli eliminowanie zakłóceń stałych w czasie, prawda? Czyli w czasie trwania tego zjawiska akustycznego one są stałe. Jakie to mogą być, jakiego rodzaju dźwięki to mogą być? Ton może być na przykład jednostajny szum ulicy. Jakieś częstotliwości generowane na przykład przez sprzęt rejestrujący, prawda? Jest to bardzo częsty przypadek. Tutaj oczywiście w grę wchodzą wszelkiego rodzaju zakłócenia, te ciągłe, na przykład wynikłe z kopiowania,
prawda? Jest to bardzo, analiza tego typu zakłóceń jest bardzo istotna, jeśli chodzi o badanie, jaką drogę akustyczną, że tak powiem, przeszło dane nagranie. No więc wracając tutaj do naszego przykładu, możemy zauważyć, że rzeczywiście te dwa rodzaje tych zakłóceń nam się pojawiają. Ale żeby mówić o zakłóceniach, trzeba powiedzieć, czego tak naprawdę szukamy w tym nagraniu, ponieważ to jest to, co nas interesuje, ślady mowy. Ja może wskażę tutaj region, prawda, który nam zobrazuje te ślady mowy. Między tymi dwoma czerwonymi kreskami widać takie pasemka drobne. Takie czarne, drobne wstążki. Są to ślady mowy, są to zobrazowane ślady sygnału mowy. Czyli jak widzimy, te wstążki, te drobne takie pasemka są przykryte jakby całą taką ilością pewnych nieczystości, szumów, jakkolwiek to nazwiemy. Więc użycie korektora spowoduje nam zlikwidowanie tych wszystkich stałych w czasie, czyli tych tutaj prążków takich, które nam się wzdłuż osi czasu pojawiają. Do tego służy korektor. Problem precyzji tutaj wchodzi w grę. Korektory analogowe no, mają pewien przedział działania, prawda? Tam są te suwaki i te suwaki odpowiadają danej częstotliwości. Nie można powiedzieć, że odpowiadają danej częstotliwości. One odpowiadają pewnemu zakresowi częstotliwości. I jak zaraz zobaczymy, to jest jakby zbiór wszystkich częstotliwości w całym tym czasie, który pojawia się w tym nagraniu. I teraz tak, tu są widoczne cztery takie piki, bardzo, bardzo ostre. Korektor analogowy, owszem, spowodowałby usunięcie tych pików, ale niestety, włącznie z tymi pikami, usunąłby mnóstwo tego dla nas użytecznego sygnału, tego tutaj czarnego, to czarne pole, prawda? Więc technika cyfrowa pozwala nam na użycie bardzo precyzyjnych filtrów, które te piki zanieczyszczające nam sygnał bardzo precyzyjnie usuną, bez usuwania tego, co jest na dole i na górze tej konkretnej częstotliwości. Więc efekt no, naprawdę benedyktyńskiej pracy, można powiedzieć. Zobaczymy za momencik. Wygenerujemy sobie spektrum. O. Najpierw porównajmy może oba obrazki. Proszę bardzo. Tak, tutaj za chwilę pojawi się obraz po usunięciu tych takich drażniących nas tych pików. Proszę zauważyć, interesuje nas na razie ten drobny wycinek, ponieważ one, te piki cztery, które tam się pojawiały, trzy w zasadzie, które nas interesują, pojawiły się właśnie mniej więcej tutaj. Proszę zauważyć, że tu już ich nie ma, prawda? Jest tutaj, ta powierzchnia jest w miarę gładka. Ja jeszcze pokażę dla porównania szybko poprzedni przykład. O, momencik, niech komputer obliczy. I proszę zauważyć, że tutaj wyraźnie widać linie ciemne, prawda, których na poprzednim rysunku nie było. Przed filtrowaniem już mieliśmy poprzednio, a teraz będzie po filtrowaniu. Tak, prawda, mamy z czterech prążków, z czterech pików, zrobiły się dwa. Teraz taka sprawa jest. Dlaczego zostawiłem ten prążek? Ten prążek wypada przy częstotliwości 50 Hz. Jest to częstotliwość zupełnie dla nas nieprzydatna i nie ma oczywiście sensu marnować czasu, żeby usuwać takie zjawiska. Po drugie, program działa w ten sposób, że wskazuje również częstotliwości o maksymalnym natężeniu, maksymalnej amplitudzie. I tutaj właśnie trzeba stwierdzić, czy to jest efekt zjawiska ciągłego w czasie, czy zjawiska no, nieciągłego, prawda, występującego w tam którymś momencie. I to 50 Hz jest jakimś tam stuknięciem, zupełnie dla nas nieistotnym. Drugi prążek, którym się nie zajmowaliśmy,
jest w częstotliwości, jest przy częstotliwości 146 Hz i niestety jest to podobny przypadek, jest to jakieś tam losowe zupełnie zdarzenie, które no niestety zostawiło tutaj ślad w tym spektrogramie. Pozostaje jeszcze kwestia dalszej korekcji i tutaj pokażę o jakie zjawiska chodzi. Momencik. Więc jak zobaczymy na sonogramie, o tu, jest nierówne, prawda? Tu mamy białe, tu mamy trochę szarości, tu jak zauważymy mamy taki pasek, to nie jest taki prążek, ale nazwijmy to paskiem. Jest to bardzo intensywna szarość, tu znowu nam ta szarość maleje. Musimy coś z tym zrobić. I teraz tu, w tym miejscu, możemy zastosować, na tym etapie oczywiście moglibyśmy zastosować korektor analogowy, który w sposób bardzo precyzyjny pozwoliłby nam pozbyć się tego szarego paska od tej największej szarości. Ponieważ no, każde przegrywanie, że tak powiem, na nośnik analogowy wprowadza już straty, więc dlatego tego korektora nie użyjemy. W momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na obróbkę cyfrową, musimy ją doprowadzić do końca. Tutaj jakiekolwiek manipulacje z kopiowaniem nagrania bardzo by nam zaszkodziły. Tutaj jest walka o każde najdrobniejsze zakłócenie, każdy najdrobniejszy szum, prawda? Tutaj no, nie można sobie pozwolić już na tym etapie na zmiany. Więc w tym miejscu zapominamy o korektorze analogowym i posłużymy się programem, który jakby symuluje działanie bardzo wysokiej klasy korektora analogowego. Więc w tym programie wykonujemy nazwijmy to szerokopasmowe korekcje. Wcześniej mieliśmy do czynienia z korekcją wąskopasmową, bardzo precyzyjną. Tutaj będziemy dokonywać korekcji szerokopasmowej. To okno, które w tej chwili się pojawiło, to jest uśredniony zbiór wszystkich częstotliwości występujących w tym konkretnym nagraniu. Więc widzimy, że tak jak na poprzednim rysunku, że cieniom, znaczy brakowi szarości odpowiadają te tutaj falki na stosunkowo w tej niższej części obrazu. Prawda? Są to sygnały, są to częstotliwości o niewielkiej amplitudzie. Im bardziej zbliżamy się w lewo, prawda, czyli w dół tego naszego poprzedniego rysunku, tym nam wykres się podnosi. Świadczy to o tym, że częstotliwości, które się pojawiają w tym zakresie, no ich w miarę spadania wartości częstotliwości wzrasta ich energia, amplituda ogólnie rzecz biorąc. Aż dochodzimy tutaj właśnie do tego paska szarości, który wygląda na naszym uśrednionym widmie w ten sposób. O, prawda, to jest ten tutaj maleńki fragmencik. Naszym zadaniem tutaj jest spowodowanie, żeby te wszystkie pagórki, góry i pagórki wyrównać do możliwie jednego poziomu. I do tego właśnie służy korekcja szerokopasmowa. I teraz może pokażę efekt właśnie działania tej korekcji. Zanim to nastąpi, musimy zdecydować, na jakim paśmie częstotliwości chcemy pracować do końca. Ponieważ no, jest to nagranie wykonane na jakimś tam magnetofonie, który miał taką charakterystykę, że dosyć dobrze odzwierciedlał częstotliwości niższe. I teraz te częstotliwości niższe nam nie są już zupełnie do niczego potrzebne, ponieważ w nich nie ma sygnału mowy. Więc odpowiednimi metodami ustaliłem, że zakres dolny częstotliwości, od którego będziemy zaczynać, to jest 120 Hz. No, wynika to z analizy tych resztek sygnału mowy, który w sygnale analizowanym występuje. Więc dokonałem korekcji, kolejnego kroku korekcji i obciąłem dolne pasmo, żeby nam nie przeszkadzało. I to będzie wyglądało mniej więcej tak. O, prawda? To
nagłe, takie urwane zbocze, prawda? Tutaj to, co się wycięliśmy jednym słowem, wszystko od zera do tego zbocza. Tego w naszym sygnale nie ma. To jest dla nas, to są dla nas jakieś tam zakłócenia, których po prostu nie chcemy. Dobrze, teraz przejdziemy do właściwego wyrównywania sygnału. To, o czym była mowa już wcześniej. Weźmy sobie odpowiedni plik. Trwają dalej obliczenia i obejrzymy sobie, jak wygląda sygnał po korekcji. O, proszę zobaczyć. Jak wcześniej mieliśmy pofalowania, prawda, ten sygnał nam tutaj miał mniej więcej takie nachylenie. Teraz widzimy, że występujące tutaj częstotliwości rozkładają się równo w całym interesującym nasz zakresie. Mamy w ten sposób oczyszczony i wyrównany sygnał. W momencie, kiedy wyeliminowaliśmy zakłócenia ciągłe w czasie, przyszedł czas na zakłócenia nieciągłe w czasie. Na tym rysunku zobaczymy też, jak to wygląda na sonogramie. Poprzednim razem mieliśmy górę białą, czystą, prawda? Tutaj mamy w miarę równy, rozkład częstotliwości. Jest to cały praktycznie szary obraz, prawda? Jest to stuknięcie na sygnale mowy, który w odsłuchu bardzo przeszkadza. Tego typu właśnie nierównomierności bardzo przeszkadzają w odsłuchiwaniu tutaj czegokolwiek. Więc należy się tego pozbyć. To oczywiście daje nam też informację, na jakim sprzęcie ta rozmowa była nagrywana. Prawda? I to jest też istotny, no właśnie istotna informacja na temat samego procesu nagrywania. Co to był za sprzęt? Wiadomo, że był to pewnego rodzaju dyktafon z taką, a nie inną opcją nagrywania. Co to są te białe paski? O, powiększymy. Jest to spadek amplitudy. Jest to stuknięcie, które wywołało spadek amplitudy. Co widać tutaj na wykresie amplitudy? Jak mówiłem, słychać to bardzo, jest to fatalna sprawa. Mało tego, w samym nagraniu istnieją dużo ważniejsze przerwy. Tutaj, oprócz tych przerw, o których mówiłem wcześniej, występują również przerwy wynikające z manipulowania nagraniem. Są to różnego rodzaju przykasowania, być może, i to wykaże dalsza analiza, być może nagranie było sklejane na przykład w nieumiejętny sposób, co tutaj, prawda, widać. Przynajmniej teoretycznie nie ma możliwości, żeby magnetofon sam z siebie coś takiego, mówiąc takim prostym językiem, zrobił, prawda? No, oczywiście może się zdarzyć tak, że taśma była w bardzo złej jakości i tutaj i to też będzie, to też może dać taki efekt akustyczny. My za pomocą tych wszystkich narzędzi nie jesteśmy w stanie w sposób stuprocentowy powiedzieć, tak, to musiało być skasowanie, to musiało być przerwanie nagrania. My możemy z pewną, aczkolwiek dużą, dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że tak musiało być. Na tym etapie moim zadaniem będzie likwidacja tych przerw. Brzmi to paradoksalnie, prawda? Natomiast no, moim celem jest uzyskanie nagrania o jak najlepszej jakości, jak najlepszej zrozumiałości. Więc pewien rodzaj przerw, czyli te przerwy, o których mówiłem na samym początku, będę chciał wyeliminować. Te przerwy, jak się później okaże, ukrywają poszczególne słowa, ukrywają tak naprawdę informację, której byśmy normalnie nie usłyszeli. Natomiast po wykonaniu korekcji amplitudy tych miejsc, jesteśmy w stanie te słowa już wyłuskać. Prawda? Czyli jest to kolejny krok do przodu. Ja pokażę, jaki jest efekt działania po tej korekcji właśnie. Tutaj znowu zmienimy dekorację. Amplituda, korekcja amplitudy. Gdzież to było? O, przepraszam, źle.
nie ten program, co chciałem, tu. Tak, i tu jest. Proszę bardzo. Tam wcześniej mieliśmy białe paski w poprzek, prawda? Pojawiały się tutaj. Tu jest jeden tylko. Jeden, który zresztą zostawiłem rozmyślnie, ponieważ jest to ślad, tak jak wcześniej mówiliśmy, manipulacji z nagraniem. W tym sygnale, znaczy w tej przestrzeni, nie jesteśmy w stanie odtworzyć, no cudotwórcami nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie z niczego stworzyć nagrania, prawda? Jest tu jakieś wycięcie. Jaki był powód tego wycięcia, to jak mówiłem, jest sprawa zupełnie odrębna. W każdym razie to zostało celowo zostawione. Prawda, mógłbym, nie wiem, wyciąć ten fragment, połączyć to jakoś, ale nie ma takiej potrzeby. W każdym razie widzimy, że nasz sygnał pozbawiony jest tych prążków z ciszą. Co? Oczywiście proszę zauważyć, ja tutaj zwrócę uwagę na sygnał mowy. Jeszcze pewien charakterystyczny element. Otóż mechanizm nagrywający magnetofonu działa w ten sposób, że stuknięcie czy jakiś większy hałas powoduje natychmiastowe obniżenie amplitudy. To te przerwy, o których mówiliśmy na samym początku. Ja eliminując te przerwy, te spadki amplitudy, wydobyłem również sygnał mowy, co widać tutaj. Jeszcze jedna rzecz. Widać również stuknięcia, które wywoływały ten efekt obniżenia amplitudy. Stuknięcia to te czarne paski, takie pojawiające się wzdłuż całego widma. Po eliminacji tego zjawiska pozostały owszem stuki, ale ujawniła się mowa. Proszę zobaczyć, że te wstążki, które tutaj wcześniej nazwaliśmy sygnałem mowy, są bardziej widoczne. Są bardziej widoczne i jest duże prawdopodobieństwo, że spośród tych konkretnych danych ekspert wyłowi jakieś bardzo istotne słowo, prawda, które na przykład, nie wiem, może zaważyć na całej sprawie, albo przynajmniej może zaważyć na sprawie dalszych losów ekspertyzy, prawda? Więc kolejnym etapem będzie usuwanie tych czarnych prążków. Niestety, zajmują one całą szerokość widma. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli zapisany tekst i ktoś na ten tekst wylał atrament, prawda? Takie możemy użyć porównanie. I teraz trzeba użyć takich metod, żeby ten atrament delikatnie usunąć i mieć tylko sam tekst, tak obrazowo mówiąc. Przyznam szczerze, że nie znam urządzenia analogowego, które eliminowałoby trzaski z nagrania, stuki, trzaski. Tutaj, dzięki bardzo precyzyjnemu filtrowaniu, tudzież różnym innym wyższym, powiedzmy, zastosowaniu, powiedzmy, wyższej matematyki, jesteśmy w stanie dokonać takiej obróbki sygnału cyfrowego, żeby wpływ tych zanieczyszczających nam tutaj czarno wyglądających elementów w tym naszym sygnale, żeby to po prostu wyrównać, przynajmniej doprowadzić do tego, żeby one były jednakowe z tłem. I wtedy istnieje szansa, że uratujemy jakąś tam cząstkę tego sygnału, które nas interesuje. I tu jest to nagranie bardzo krótkie, to jest zaledwie 2 minuty 3, ten fragment pierwszy. Jest takich stuknięć kilkadziesiąt. I teraz ekspert musi pieczołowicie, ja może pokażę fragment, jak się dokonuje tego typu działań. O, weźmy sobie ten nasz chwileczkę. To nie jest to. On chyba już nam uciekł. Nie, zaraz, momencik. Jest. Weźmy sobie taki stuk. Ja muszę tutaj troszkę popracować.
O. Momencik. Chwilę potrwa, ja muszę przygotować takie stuknięcie, żeby pokazać to. Chyba tu, dobrze. O, już mam lepsze, mam lepszy przykład. No nie. No co się z tym stało? Tyle tego było, a teraz jak się chce znaleźć na szybko, to... O, jest, świetnie. O, bardzo dobrze. Więc tutaj widać w czasie, amplitudę w czasie. I to jest nasz sygnał użyteczny, powiedzmy, ten, który chcemy zostawić. Ten taki pasek. To jest to stuknięcie, które bardzo, bardzo jednak przeszkadza. I teraz usunięcie stuknięcia polega na tym, że żeby w taki sprytny sposób dokonać filtracji, takiej bardzo, bardzo złożonej niestety, żeby ten nadmiar energii zrównoważyć z tłem. Prawda? Więc to jest to zadanie. I niestety nie jest tak, że to jest jedna opcja w programie, która nam to zrobi. Tutaj trzeba ustawić wiele parametrów tego przetwarzania, to po pierwsze. Po drugie, no człowiek jest omylny, więc no, powiedzmy sobie szczerze, te parametry ustawia się bardzo intuicyjnie na początku. Więc to oczywiście nie wychodzi, więc uzyskuje się często jeszcze większy stukot, jeszcze większy hałas. I dopiero krok po kroku uzyskujemy zmniejszenie się tego nadmiaru energii, prawda, tego stukotu. Jak mówię, jest to operacja no, długotrwała, no bo to, ponieważ, no, trzeba po prostu dobrać taki model przetwarzania tego dźwięku, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Jest wiele, powiedzmy, możliwości i jest wiele znaczy algorytmy pozwalają na ustawienie wielu parametrów, więc jest to praca, no jest to praca dosyć, nazwijmy to, benedyktyńska. Ale no, satysfakcja jest niesamowita, jeżeli ze słowa, które było zakłócone takim czymś, nagle okazuje się, że rozumiemy słowo. Mało tego, i to słowo pasuje w kontekście. Ono pasuje w kontekście, bo nam się czasami wydaje, że my rozumiemy słowo, ale nijak ono nie pasuje nam do kontekstu. No więc to jest w tej chwili etap, na którym ta praca w tej chwili jest. Kolejnym etapem, powiem bardzo krótko już teraz, jest tak zwana korekcja fonetyczna. Tutaj to, co robiliśmy, to są zjawiska ogólnoakustyczne, prawda? Tutaj próbowaliśmy, było podejście takie, nazwijmy to, holistyczne, do szczególnie do sygnału mowy. Chcieliśmy sygnał mowy jako taki z tego nagrania wyodrębnić. Robiliśmy różne sztuczki, które wcześniej omówiłem. Kolejnym krokiem jest takie wzmacnianie i takie przetwarzanie tych informacji, które są zawarte na tym etapie, żeby jak najbardziej uwypuklić pewne cechy fonetyczne. Czyli w tym momencie ze zjawisk czysto akustycznych przechodzimy do struktury samego języka, samego zjawiska, jakim jest mowa. Prawda? Czyli wchodzimy jakby w zupełnie już inną dziedzinę. Z tych samych częstotliwości odczytujemy bardzo, bardzo już precyzyjne informacje tyczące się ściśle sygnału mowy. Na przykładzie konkretnego nagrania, które omówił kolega, zobaczyliśmy, jak ważne jest przygotowanie samego dowodowego zapisu magnetofonowego do dalszej jego analizy. W tym przypadku dzięki wspaniałej filtracji, zastosowaniu odpowiedniej korekcji, ja nie chcę powtarzać, ponieważ kolega temat bardzo szeroko omówił, treść tego nagrania, proszę Państwa, została odsłuchana. Nawet udało się
się przypisać konkretne wypowiedzi konkretnym osobom, czyli doprowadzić do identyfikacji w obrębie materiału dowodowego. Jednakże, tak jak Państwo zauważyli, pozostał problem autentyczności. Trzeba powiedzieć, iż dowodowe nagranie nie jest nagraniem ciągłym. Kolega pokazał przykładowo przerwy występujące w dowodowym nagraniu. Przerwy te powodują, iż zapis taki jako całość nie może uznać za autentyczny. Dlaczego? Dlatego, iż nie odzwierciedla on w pełni przebiegu zdarzenia. Z tego powodu, iż przerwy te kryją różne zagadki. A jakie? Mogły zostać wyeliminowane poszczególne słowa, frazy lub na przykład dłuższe fragmenty wypowiedzi. Mogło się to stać na skutek na przykład celowych zabiegów, ale nie tylko, bo to jest już problem znacznie szerszy. Mówię celowych zabiegów, czyli osoba, która dokonywała tego nagrania, celowo spowodowała usunięcie na przykład poszczególnych niekorzystnych dla tej osoby fragmentów wypowiedzi. W badaniach fonoskopijnych za autentyczne uznaje się nagranie, które jest zarejestrowane w sposób ciągły. Co to znaczy? Ja na przykład idąc na rozmowę z kolegą, przygotowując się do tej rozmowy, przygotowuję sobie urządzenie rejestrujące i przed wejściem na przykład rozmawiamy tak jak tutaj w pomieszczeniu, czy to jest pomieszczenie na przykład charakteru lokalu, kawiarni. Przed wejściem ja włączam urządzenie rejestrujące i nagrywam całą rozmowę, czyli przykładowo od dzień dobry do zakończenia tej rozmowy. W przypadku tego nagrania takie zdarzenie nie miało miejsca, o czym świadczą ewidentne przerwy. Przerwy te mogą mieć różny charakter, na przykład zatrzymań magnetofonu, wykasowania fragmentów nagrania, bądź też chociażby ślady montażu, prawda? Celowego montażu, ażeby ukryć pewne fakty, które były dla osoby dokonującej tego nagrania niekorzystne. I w tym przypadku taki zapis ma mniejsze, że tak powiem, znaczenie dowodowe, gdyż jako całość zostaje uznany za nieautentyczny, bo co z tego, że rozmowa miała miejsce, jeżeli nie jest ona prawdziwa? Znaczy w tym sensie nieprawdziwa, że nie została zarejestrowana w całości. O autentyczności możemy mówić tylko tutaj poszczególnych fragmentów nagrania. Co mam na myśli? Czyli tych fragmentów, które zostały zarejestrowane w sposób ciągły, czyli od włączenia urządzenia rejestrującego do pojawienia się kolejnych przerw, które mają określony charakter. I w tych poszczególnych fragmentach nie dokonywano ingerencji w dane dowodowe nagranie, czyli te poszczególne krótkie fragmenty i tego konkretnego nagrania są autentyczne, ale musimy tutaj odróżnić autentyczność całego dowodowego zapisu od autentyczności poszczególnych jedynie fragmentów, prawda? Bo rozumiemy się, iż nie jest to całe zdarzenie akustyczne, czyli w tym przypadku możemy mówić tylko i wyłącznie o autentyczności poszczególnych fragmentów danego nagrania. Natomiast jako całość nie można takiego zapisu uznać za autentyczny, bo autentyczne jest jedynie nagranie zarejestrowane niepodważalnie w sposób ciągły.